tu tobie zrobiliśmy, odświeżyliśmy tobie to. Aha, jest pomalowane, zobaczcie, ja tak, tutaj jest... miałem takie od słońca. Takie miałeś brzydkie odpryski, no, takie to było nieładne. Jak masz jechać do Nadarzyna, stwierdziliśmy, że musisz jechać na tą przyczepkę. Także zobaczcie, na targach będę miał ładną przyczepkę. Idziemy teraz do warsztatu, bo tutaj pan mi naprawia listwę i będzie ją kleił na nowo. I co to? Ale ona, co to się stało? Stary silikon już nie trzymi i woda się dostaje do środka, do tego, do przyczepy. Aha, czyli tutaj my już musimy, nic nie trzymało. My musimy ściągnąć, oczyścić, nanieść silikon i wtedy przykręcić. Mhm. Jak widzicie, pan mi tutaj tą taśmę brzydką ściąga i będzie to teraz bardzo ładnie wyglądać. Pan mówi, że cały klin już jest sparciały. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest ten klin. On już jest twardy, a powinien być miękki jak guma. I pod tym klinem są wkręty, tak? Tak, tak. Tak co około 15 cm. Jest pan Siergiej z pierwszego odcinka. Tu można wejść na to i zobaczyć, że tam prosto pod... Przeciekało? Nie, że woda stoi pod tym. Aha, zobaczcie, tutaj woda stoi pod tą taśmą, także nie róbcie takiego patentu, jak my zrobiliśmy, bo i tak woda wchodzi w to miejsce. A zdecydowałem się wymienić te taśmy, bo za tydzień jedziemy na targi do Nadarzyna i troszeczkę obciachowo to wygląda. Więc zdejmujemy tą taśmę. Prosto jak woda wejdzie, to ona się tam zatrzyma. Taśma nie daje jej do. Jak zamarznie, to może coś tam się rozszczelnić jeszcze, nie? Najgorsze jest to, że ten czarny kolor bardzo ciężko usunąć. Jak widzicie, zostało to też po tym oknie. Tutaj został nam ten kolor. Siergiej, a nie wiesz, czym to usunąć? Jakimś rozpuszczalnikiem? Ekstrasyjny rozpuszczalnik, nie, to może tam... Dobra. To weźmiemy jakąś benzynę ekstrakcyjną i postaramy się to wyczyścić. Widzisz, tu jest powierzchnia styku między jednym a drugim. Mhm. I to wszystko musi tu się. Tu nawet jak się przyłożysz, to będzie to, wiesz, to widzimy, gdzie woda leci. I to, wiesz, szkopu jest w tym, że to trzeba bardzo dokładnie wyczyścić. Nie? Czyli ta listwa jest w częściach, tak? Tak, ona jest tutaj w częściach. Zobaczcie, tutaj jest łączenie. Uważaj, nie dotykaj, bo się wywrócisz. I ta już jest założona na gotowo. Jeszcze nie na gotowo. Jeszcze nie na gotowo, czyli ściąga pan teraz ten uszczelniacz, który tutaj wyszedł. Tak, tak. Ja muszę to uczyścić. Tutaj zobaczcie tą listwę, już jest zrobiona na gotowo. Ona jest przyklejona i jeszcze od zewnątrz jest zrobiony silikon. I tak to ostatecznie wygląda. Przymierzamy też drugi bagażnik. Gdybym chciał dzieciom zabrać rowerki, to możliwe, że będzie pasował ten bagażnik. Jeszcze nie wiemy do końca, ale jak się uda, to będzie fajnie. Siergiej wynalazł sposób na zlikwidowanie tych śladów. Jaki to jest środek? O, to jest sekret firmy. Aha. Cifem. Spróbowałem benzyną, nie idzie, a cifem. Ale rozpuściłeś to benzyną, a cifem teraz fikuje. No. I schodzi. Tu już dół ładnie zeszło i... Przyczepa jest przygotowana na targi w Nadarzynie, jest wyczyszczona. Wszystko pięknie tutaj chodzi. Jacek mówił, że nam podłogę wymienili. Zobaczcie, mamy nowe panele. Także jak wejdziecie na targach w Nadarzynie do tej przyczepy, to będziecie widzieć piękną podłogę nową. Ona już nie skrzypi tutaj. Tamta stara troszeczkę skrzypiała. Zapytam jeszcze Jacka, co tutaj było zrobione, bo mieli właśnie tutaj zrobić serwis, mieli przejrzeć wszystko i zaraz się dowiemy, co było zrobione. Jest Jacek, zaraz się dowiemy, co było robione. Powiedz mi, Jacek, co tu zrobiliście? No, listę zrobiliśmy długą, żeby nie zapomnieć, mam nawet... Aż tyle rzeczy wyszło. Tak, aż tyle rzeczy wyszło. Zaczniemy od tej strony. Zrobiliśmy tobie tak. Klapkę tutaj do wejścia wody, wiem, że tam masz zbiornik wewnętrzny, także masz nową klapkę. Czyli tego nie miałem w ogóle, nie? To teraz mam już fajną klapkę. Tak jest, tak jest. To miałeś ściśnięte mocno, takie zdeformowane. Aha, i tutaj nowe założyliście, super. Tak, założyliśmy nowe. Założyliśmy tobie nowy korek, bo nie miałeś uszczelki w korku. Tutaj mi ciekło, wody. Nie? Tak. Fajnie, tak, uszczelkę już mi nie będzie ciekło. I zawór bezpieczeństwa też wymienialiśmy, nie wiem, no widocznie nam się nie podobał. Zawór, czyli jakby się przegotowała woda, jakby to wyszczeli woda. Tak, tutaj tak, woda. Wyszczeli to jest zawór bezpieczeństwa. Super, dzięki. Jak sama nazwa wskazuje, tak? Mhm. No tak, założyliśmy tobie bagażnik na rowery.
Niestety z przyczyn konstrukcyjnych nie możemy założyć tej osłony, która jest tej białej, nie? Tak. Bo tutaj jak ta osłona wchodziła, to teraz jest ta rurka i tutaj nie zmieści się tak, pod spodem. Tak, tak, tak. Ponieważ zakładaliśmy go na ostatnią chwilę, no można by się spróbować pobawić, ale jak się popatrzy na placu, większość przyczep nie ma tej osłony i myślę, że jednak przełoży się to na to, że będzie tobie ten bagażnik służył. No i zrezygnujesz po prostu z tej klapy, z tej osłony. Dobra. Słuchaj, zrobiliśmy tobie rewolucję z klapą. O, ona ta mi się klapa, psuła, nie? Teraz widzę, że jest fajnie naprawiona. Jest naprawiona. No jest fajnie naprawiona sposobem naszym. Tutaj jest wstawiona nowa pleksa. I teraz nie widać czegoś, co my tu jeszcze zrobiliśmy. Masz wstawioną nową podłogę. Aha, tutaj, ale świetnie. Tak. Zobaczcie, mam nową podłogę w tym ta miejscu. Ta podłoga była przemoczona, ona troszeczkę nieładnie pachniała. Myśmy ją zdjęli, podsuszyli tutaj troszeczkę i zrobiliśmy. I dalej jeszcze, będąc tutaj w przodzie, jak już jesteśmy, tu tobie zrobiliśmy, odświeżyliśmy tobie to. Aha, jest pomalowane, zobaczcie, ja tak, tutaj jest, miałem takie od słońca. Takie miałeś brzydkie odpryski, no, takie to było nieładne. Jak fajnie masz jechać do Nadarzyna, stwierdziliśmy, że musisz jechać ładną przyczepką. Także zobaczcie, na targach będę miał ładną przyczepę z tymi oknami. Najbardziej mi było wstyd za te okna, dzięki naprawdę za to. No. A ja to taki mój pomysł, mówię, a zróbcie mu. Tutaj pod tym, pod tą naprawą, niestety podłoga zaczęła gnić, więc włożyliśmy tobie od spodu dodatkową sklejkę, zabezpieczyliśmy to, wyczyściliśmy. Nie wiem, czy to widać, ale tam jest sklejka. Tak, 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 tak. Tam jest sklejka. I teraz, co my tu dalej robiliśmy? Ja muszę tutaj korzystać ze ściągi. Panele mi położyliście, to już położyliśmy widziałem. Położyliśmy tobie panele, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, wzmocniliśmy podłogę. Wzmocniliśmy podłogę, mamy swoje sposoby na wzmacnianie po prostu podłogi i wzmocniliśmy podłogę bezinwazyjnie, nie dokładaliśmy żadnych od spodu belek, niczego, zrobiliśmy po prostu własnym sposobem. Także jak na targach będziecie wchodzić do tej przyczepy, to tak, już się nie zarwie. Nie tańczy, tak? No i nie skrzypi. Nie tańczy, tak? Są także nowe panele. Nowe panele. Dalej. Przeczyściliśmy tobie piecyk. Mieliśmy cały piecyk na zewnątrz. Ja ci mogę wysłać zdjęcie, jak mieliśmy ten piecyk wymontowany. Wyczyściliśmy piecyk, tam delikatnie haczył iskrownik, więc zrobiliśmy ten iskrownik. Naprawiliśmy wszystkie rolety i wszystkie moskitiery. O, fajnie. Zamocowaliśmy lodówkę, już nie tańczy. Już mi nie wyjedzie, tak, jak ostatnio. Tak, nie wiem, dlaczego sprzątaczka zostawiła jeszcze... Aha, albo to moje. Tak, ale to chyba już po tygodniu nie będzie za bardzo. Dobra, zaraz to wyrzucimy. Tak, tu zrobiliśmy moskitierę okna dachowego. O, fajnie, bo miałem pękniętą tak, tą moskitierę. Tak, tu jest nasza robota, no nie da rady inaczej, bo to by trzeba kupować całe nowe, ten element jest dosyć drogi, w związku z tym docinamy takie kawałki, możesz pokazać klientom, mogą sobie też takie coś zrobić. A, silikonem normalnie klejem, klejem kleimy, tak, pistoletem i robimy takie rzeczy. No nie wszystko niestety da radę zrobić normalnie. Teraz dalej. No teraz co my tu jeszcze robiliśmy? Daj mi się chwilę. Solar, z tego co widzę, nie? Solar, tak. Już tak, nie tak, mam tak, śrub. Tak, tak. Powiem solar, wam, że tutaj mieliśmy problem, bo jak odkręcili mi panowie, to tutaj woda zaczęła lecieć. Miałem troszeczkę wody w suficie przeze mnie, bo nie uszczelniłem tych śrub właśnie od góry. Ten solar cały zdjęliśmy. Musieliśmy zaślepić twoje otwory. Bo nie wierci się do solara, tylko po prostu musieliśmy wpuścić silikon, dociąć delikatne, malutkie blaszki, zamknąć dach, powierzchnię od góry. No i przykleić ten solar na klej do klejenia solarów. Czyli tak jak powinno się robić. Przedtem mieliśmy jeszcze inny problem, o wiele, wiele większy. Bo tutaj była woda. Między tą płytą wodoodporną, a zewnętrzną połacią metalową są krokwie. Jest stropią. I tutaj stała woda. Zalane. Jak przyczepa się przechylała w lewo, w prawo, to leciała woda albo aha, tu, to albo dlaczego, tu. Dlatego nam tutaj leciało. O, właśnie, tu zrobiliście. Tak, widzę. Też zrobiliśmy. Tak, super. Tak, tak. I dlatego tutaj wszystkie lampy miałeś w środku pordzewiałe, co masz wyczyszczone. Raz, dwa, trzy lampy. W lampach też, w którejś była, woda się pojawiała. No i to też tobie zrobiliśmy. Także to tam po prostu, no dlatego, no, woda się pojawiała ze względu właśnie tego źle zamontowanego solara. No i musieliśmy wymienić, tak? Też wymieniliśmy tutaj jeszcze... Lampę mi chyba naprawiliście, nie? Tak, masz naprawioną lampę, działa. Super, ta lampa działa. Silikony masz położone nowe w łazience. O, super. Teraz dalej. Wymieniliśmy tobie sterownik do termy gazowej, czyli ten. Nie działała tobie kontrolka. Aha, teraz jak zapalę, to będzie świecić. Tak, teraz pewnie nie ma prądu, nie? Czy jest? Ale będzie świecić, pewnie nie jest podłączone. No i teraz tak, co tam dalej? Wyczyściliśmy, wymyliśmy, puściliśmy maszynę z ozonem, także masz wpuszczony ozon, tam wszystkie bakterie, wszystko, tak jak klimatyzację. Cztery teleskopy w oknach, zapomniałem, miałeś uszkodzone. Super.
listwy zewnętrzne, to zaraz do tego przejdziemy, bo to jest tutaj... poprawiliśmy tą listwę w tyle, która była wygięta tam, co miałeś uszkodzone przy tej lampie. Moskitiery oknodachowe, to mamy. I teraz właśnie, i teraz tak, zdjęliśmy wszystkie listwy zewnętrzne. To generalnie dwie najgorsze roboty to był ten solar. I te listwy. Tak. I zdjęcie tych taśm starych. Zdjęcie tych taśm, tak. Zdjęcie tych taśm. Wszystkie listwy były zdjęte, wyczyszczone. I nałożone od nowa. Cała powierzchnia wyczyszczona i nałożone od nowa. Nie masz tych brzydkich taśm, które ale miałeś. Super. Ale żeście to doczyścili tutaj pięknie. No bo to jest, to komuś się robi krzywdę, jak się nakleja, to nakleimy. No, tu miałeś dziurkę, więc ją zakleiliśmy. No, tutaj w znak uderzyłem. Tak. I była dziura w poszyciu, tak. Więc panowie nakleili nam odblask. Tu możemy jeszcze ewentualnie zobaczyć, czy mamy ten kolor, to ci jeszcze zrobimy wyprawkę. W zasadzie to by było wszystko. Możesz wziąć drabinę, pokazać klientom, jak tam teraz ten solar wygląda. Możesz spróbować go, nie oderwiesz go na pewno. Jest tylko przyklejony. Także teraz solar mamy przyklejony na specjalny klej. Tak. I już dach nie będzie przeciekał. Tak. I teraz zdradzamy tajemnicę. Solar kleimy na klej do szyb samochodowych. Najlepiej. Najlepiej. Nie do oderwania. Nie ma szans, żeby to oderwać. Na małej powierzchni nie jesteś w stanie rozerwać. Nawet po kilku latach. Nawet po kilku latach. No w samochodzie masz wklejoną szybę, prawda? No i się nie urywa. Nie po 20 się. Latach. Nie właśnie. Urywa się. Dobra. Nie urywa się. Także tu masz wszystko, wydaje mi się, zrobione. No mam nadzieję, że niczego nie przeoczyliśmy. Dobra, Paweł, dziękuję Jacek. Paweł elegancko umył, także mówię, myślę, że możesz śmiało jechać sobie na targi. Super. Dobra Jacek, dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Trzymaj się, do zobaczenia. Trzymaj się, do zobaczenia. Przekazuję listę. Dzięki. Dla żony, żeby wiedziała. No. Dobra. Także żona już nie musi czyścić przyczepy ani ty. No, dzięki. Macie wszystko wyczyszczone, zrobione, możecie jechać. Słuchajcie, dogrywam jeszcze to ujęcie, bo udało się tą obudowę założyć. Ostatecznie tak to wygląda. Także Jacek, dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Się chował, żeby cię nie robić. No, nic nie szkodzi. To jeszcze raz, dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. I do zobaczenia. Polecamy się na przyszłość. Dzięki. Pięknie, zobaczcie.